Przechodzimy, drodzy Państwo, do kolejnego punktu. To jest, już Państwu mówię, 12. Podjęcie uchwały w sprawie uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Krzyżyny. Tutaj, drodzy Państwo, projekt wpłynął, został przygotowany przez Komisję Zagospodarowania Przestrzennego. My jako zarząd zgłosiliśmy tutaj do uzasadnienia taką małą poprawkę, ale tylko bardziej redakcyjną. Ale najpierw chciałbym oddać przewodniczącemu tej komisji, aby zreferował. Proszę bardzo, panie Michale. Dziękuję za udzielony głos. Pragnę przypomnieć Państwu, że w grudniu tamtego roku zgłaszaliśmy kierunki do tego planu. Odbyło się również w tym roku spotkanie z mieszkańcami, gdzie mieszkańcy zapoznali się z tymi kierunkami i z projektem planu. I teraz został wyłożony do publicznego oglądu ten plan. Przypominam, że do 30 września można zgłaszać, nie, do 1 października można zgłaszać poprawki, więc warto mieszkańców jeszcze o tym poinformować. Będziemy plakaty wywieszać. 25 w szkole 156 jest spotkanie również ponowne z mieszkańcami, gdzie w ramach projektu realizowanego z inicjatyw społecznych będziemy konsultować ten plan. W związku z tym, że trzymają nas jakieś terminy, my teraz już wypracowaliśmy część poprawek, a tak naprawdę to jest odniesienie się do kierunków, które zgłosiliśmy. Było wtedy sześć rzeczy ważnych dla nas. Jedna niestety była niezgodna ze studium, więc nie mogła zostać uwzględniona. Druga dotyczyła terenu 3, jeżeli mam pokazać ten drugi, tak. Dotyczyła terenu za bazą MPO, czyli za lamusownią, gdzie chcieliśmy, aby ten teren w większości został przeznaczony na teren zielony ze względu na jakąś przestrzeń ochronną od tej troszkę uciążliwej dla mieszkańców inwestycji. Niestety został tam wpisany teren przeznaczony pod usługi z dość wysoką zabudową, dlatego chcemy ją ograniczyć. No, teren zielony, jak widać, wąski pas od domów został uwzględniony, aczkolwiek nie jest to wystarczające dla mieszkańców, stąd wniosek jeden, czyli pierwszy, który ogranicza zabudowę na zasadzie dobrego sąsiedztwa, żeby to nie był wysoki budynek, tylko maksymalnie nieco wyższy od sąsiadujących. Druga poprawka dotyczy, jeżeli możemy wrócić do tamtego, również była w kierunkach, dotyczyła Ródka Jordanowskiego, a tak naprawdę przeznaczenia terenu w środku pomiędzy ulicą Wałczyńskiego, ulicą Narciarską, żeby to był teren zielony, ponieważ my jako dzielnica mamy takie plany, chcielibyśmy w przyszłości zrobić tam ogródek Jordanowski, którego nie ma w okolicy. No i niestety Biuro Planowania Przestrzennego uwzględniło tylko jedną małą działkę, która widać, że jest zielona. No ale ze względu na to, że jest to mały teren, również tamta ziemia jest, powiedzmy, geologicznie nie najlepsza, więc uważamy, że budowa może domów tam nie będzie najlepszym pomysłem, bo już teraz wiemy, że są tam jakieś problemy geologiczne. Po prostu wnioskujemy o zwiększenie. Bardzo proszę o uwagę, pan Michał Franczyk teraz. Wnioskujemy o zwiększenie tego terenu zielonego, żeby móc wybudować fajny, duży ogródek jordanowski. Trzeci punkt w projekcie uchwały to jest, dotyczy terenu U11, czyli to jest teren przy rondzie Krzyżyńskim. I tutaj, tak? U11. To jest to. Przy rondzie Krzyżyńskim tutaj wnioskowaliśmy o parkingi tak naprawdę przed blokami, które tam są i dosyć dużo mieszkańców tam mieszka, a brakuje tych miejsc parkingowych. No i powiedzmy, że poprawka została uwzględniona, przy czym wpisano tam również możliwość wybudowania parkingów wielopoziomowych. I również jest tam maksymalna zabudowa bodajże 26 metrów. My to nieznacznie ograniczamy, może by to nie przeszkadzało mieszkańcom, albo żeby zbyt duży ruch nie był związany z tą inwestycją
parkingu wielopoziomowego. No wiadomo, że jest to teren miejski, więc tak naprawdę od miasta, bo nas nie stać na coś takiego. Mamy możliwość zrobienia parkingów, że tak powiem, naziemnych, o co nam chodziło, a parking wielopoziomowy no to na pewno realizowałoby miasto. To pewnie na tą chwilę nie jest realne, ale możliwość, o którą nam chodziło, jest zawarta w planie. Czwarty punkt dotyczy terenu U21, jeżeli mogę Cię prosić o powrót do tamtej strony, bo to jest wyższe. Bo to jest wąski teren między Danosownią, tak zwaną, czyli zbiorczym punktem gromadzenia odpadów, a ulicą Pani Aniu, to jest Strumyk. Okay. Tam również jest teren usług publicznych i niepokoi nas wysoka zabudowa, stąd ograniczamy to również do okolicznych budynków, czyli zgodnie z tą zasadą dobrego sąsiedztwa. I to są wszystkie poprawki, no tak jak wspomniałem, częściowo kierunki nasze zostały uwzględnione, albo jest większy folder umożliwiający realizowanie większej możliwości inwestycji, ale nasze kierunki się w nich zawierają, więc te cztery poprawki chciałbym, abyśmy przesłali do Biura Planowania Przestrzennego i mam nadzieję, że zostaną uwzględnione. Na pewno są w tym przypadku zgodne, że to nie powinno być z tym problemem. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja tylko dodam, drodzy Państwo, że jako zarząd się pozytywnie opiniowaliśmy ten projekt uchwały, jak najbardziej jest to zasadne. One są kontynuacją z naszej wcześniejszej uchwały, także należy bardzo, jak te rozwiązania zostały wprowadzone. Otwieram, drodzy Państwo, dyskusję. Czy ktoś z Państwa na tym chciał zadać pytanie? Nie. Ja jeszcze dodam, że prognozy oddziaływania na środowisko są informacje, które my troszkę wyprzedzaliśmy robiąc te badania akustyczne. Rzeczywiście ten teren ze względu na to, że jest otoczony z każdej strony dosyć ruchliwymi ulicami, no Bogucka to jest droga wojewódzka, Jana Pawła, Aleja Pokoju, jest narażony po prostu na hałas, więc pod koniec tego roku przez Wydział Ochrony Środowiska ma być aktualizowana mapa akustyczna. Tutaj też to, co pokazuje Marek, Biuro Planowania Przestrzennego zostawiło teren zielony, który może być naturalnym ekranem akustycznym dla bloku przy ulicy Wysokiej, aczkolwiek tam wyniki badań były dużo szybciej. Drodzy Państwo, zaraz mój pan się poprawczy, bardzo proszę o uwagę. Przewodniczący Komisji Zdrowia zachowajmy zdrowie. Tam wyniki wskazywały na to, że rzeczywiście jest zasadność do tego, żeby zrobić ekrany akustyczne, ale żeby mieć w ogóle taką możliwość, musi być zaktualizowana mapa akustyczna. To też będzie czynione przez Radę Miasta i mam nadzieję, że zostanie uwzględnione podobnie przy ulicy, przy Alei Pokoju, przy blokach. Potwierdzają się nasze wcześniejsze wnioski. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Czy jakieś zgłoszenie jeszcze są? Nie widzę, w związku z czym przechodzimy do głosowania, przy czym przypominam, że macie Państwo też poprawkę zgłoszoną przez zarząd, to jest zmiana do uzasadnienia tej uchwały. Macie Państwo tę poprawkę przed sobą i najpierw poddam tą poprawkę pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. 20 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał z głosu. Nie widzę, dziękuję. Teraz, drodzy Państwo, poddaję pod głosowanie uchwałę wraz z wprowadzoną poprawką. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały wraz z poprawką, proszę o podniesienie ręki. 20 za. Ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś wstrzymał od głosu. Nie widzę, dziękuję. Czytam, że przyjęliśmy uchwałę wraz z poprawką.